One Man Show. Cześć, witam serdecznie. Jest takiej w dziwnych okolicznościach przyrody, ale to z jednego powodu: po prostu nikomu się nie chce jeździć do mnie do Zalesia. Nikt nie chce oglądać mojego pięknego ogrodu. Każdy chce mieć jak najbliżej, jak najłatwiej, w czym niestety wszyscy ludzie, z którymi pracuję, zaczynają przypominać polskich piłkarzy, ale tych ligowych, nie tych międzynarodowych. Dobra. Nie dotyczy do Karola oczywiście. Karol by nawet pojechał na koniec świata, prawda Karol? Karol by pojechał na koniec świata, nawet ostatnio na Kubę pojechał, tylko po to, żeby wrócić tak jak był dziewicą. Dobra, lecimy z przeglądem prasy. On będzie o tyle interesujący, że tyle w tej piłce się dzieje, że to już się staje nudne, za dużo tego wszystkiego. W związku z czym, uwaga, posłowie PiS do Polek, zgwałcone kobiety muszą urodzić. Nikt, żadni posłowie PiS, jest ich tam 236, nie wystosowali żadnego apelu, że zgwałcone kobiety muszą rodzić. Natomiast prawda jest to tutaj. O, zaraz, może to tak tego. O. Kobiety muszą urodzić. Ja muszę tylko powiedzieć jedno. Każdy z nas, tak jak tutaj chodzi, dziesiątki ludzi widzę od rana, każdy z nas jest efektem jakiegoś kontaktu seksualnego i nie każdy z nas jest dumny ze swoich rodziców, ja chyba najmniej, ale jednocześnie cieszymy się, że żyjemy. I to mój głos na ten temat polecam, jak co poniedziałek Paweł Zarzeczny, może do niektórych to trafi, ale już pędzę do sportu. Będę do sportu. Adamek dostał oklep. Oklep taki straszliwy. I no właściwie jedna cyferka tutaj tłumaczy wszystko. Mianowicie czwórka z przodu. Czwórka z przodu, czyli 40 lat. No jak się ma 40 lat, to człowiek się powinien zajmować wnukami, a niekoniecznie swoimi, jak jeszcze nie ma, ale zajmować się wnukami, a nie uprawianiem sportu, zwłaszcza tak ciężkiego, trudnego. Sprawił duży zawód, myślę, swoim fanom, którym jak zwykle opowiadał jakieś przedziwne historie. To jest coś takiego, jak człowiekowi kończy się kasa i gotów jest nawet nastawić głowę pod pociąg, byleby jeszcze 5 zł trafić. To mówiąc szczerze, makabresko było. Bolesny koniec Adamka. Oczywiście nie koniec, bo on jeszcze znowu wróci, będzie walczył z Gołotą, a nie wykluczone nawet, że z Najmanem. Dobra, Figo, Ecik rozbili Piasta. Oglądałem te wszystkie mecze, muszę wam powiedzieć, że naprawdę nie chcę tu cytować trenera Skorży, ale że liga będzie ciekawsza. Walą te brameczki naprawdę całkiem ładne, całkiem tego. Jedyne co mnie zdziwiło, strasznie tutaj dużo samochodów jeździ. To jest City, jakbyście nie wiedzieli, jestem teraz w City. City to jest taka dzielnica Warszawy, gdzie jest najbardziej rozwinięta sieć biurowców. Oczywiście jest to jakaś wielka lipa, ponieważ przyjechałem tu kolejką podmiejską i tak, na stacji tak, nie ma kibla. Nie ma w ogóle kiosku z biletami. Ja nie wiem, jak ci ludzie jeżdżą, bo chyba bez biletów. Nie ma żadnej windy, to znaczy windy są 3, ale żadna nie działa. Większość tysięcy ludzi, która pracuje w tych biurowcach, nawet bym powiedział z dziesiątków tysięcy ludzi, przeskakuje przez tory, upokarza się, naraża się na złamanie nóg, skręcenia stawów, na bóle kolan, na wszystko. Jest to mega, mega żenada. To jest środek miasta. I wcale nie mówcie mi, że tu rządzi Kaczyński, bo tu rządzi Hanka Gronkiewicz-Waltz. Więc naprawdę nie mówcie mi, która by partia nie rządziła, to człowiek normalny się męczy. Męczy się nawet, żeby przejść ze stacji 5 metrów dalej do pętli tramwajowej. Okropne, okropne. Dobra, chcę tylko powiedzieć, że wszyscy ci ludzie, jak jest ich tutaj 10 tysięcy, może 100 tysięcy, oni wam powiedzą, że nasi piłkarze słabo grają. Otóż ja muszę powiedzieć, że może i ci piłkarze słabo grają, ale ci, którzy organizują to życie nasze wokół, którzy budują te dworce, z których nie można przejść z jednego miejsca w drugie, gdzie nie można kupić biletu albo się wysiusiać, to ci ludzie robią po stokroć większe grzechy. Bo piłkarze to są przynajmniej młodzi, jeszcze niedoświadczeni, tacy trochę
powiedziałbym, trzpiotowaci, natomiast ci ludzie, którzy rządzą, którzy odpowiadają za organizację życia społecznego, to są już dorośli, powinni mieć kwalifikacje, wyższe studia i tak dalej, i tak dalej. Tego nie ma. Dobra, lecimy dalej. Podoba mi się tylko to, że Filip Starzyński ma pseudonim Figo, to jest naprawdę fajne i jednocześnie takie zabawne skojarzenie, bo jakieś tam lidze, walka o trzecie miejsce, że komuś tam brakuje paru punktów, dwóch do trzeciego miejsca. Nie wiem, czy nie chodzi o Sewillę. Wszystko jedno. Bo inaczej nie zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów. I tak sobie pomyślałem, Jezus Maria, jaki ten świat jest niesprawiedliwy. Pamiętajcie, jutro i pojutrze przyjeżdżają jacyś komisarze z Unii Europejskiej mówić, jak w Polsce jest źle. No to ja cały czas powtarzam, Liga Mistrzów to jest źle. Bo tak, to jakaś Sewilla walczy o... Przegrała zresztą, Krychowiak strzelił samobuja. Bardzo piękne. Widziałeś, Karol, samobuja Krychowiaka? Piękny gol. Tylko, że nie do tej bramki. No więc oni będą walczyć o trzecie miejsce, żeby zagrać w eliminacjach Ligi Mistrzów. Ja tak sobie pomyślałem, Jezu, a przecież w Polsce też ktoś jest na trzecim miejscu i uzna ten sezon za stracony, za zmarnowany, a przecież jakby był klubem hiszpańskim, nie polskim, no tylko kwestia nazewnictwa, bo to czy Espania, czy Polska, to są tylko dwa określenia, absolutnie językowe. No to zamiast uważać sezon za stracony, by się cieszył, że awansował do Ligi Mistrzów. I to jest na trzecim miejscu? Karol, to jest na trzecim miejscu? Pogoń? Już ci czytam, Krakowia. Krakowia. 45 punktów bezpośrednimi wynikami przed Pogonią. I to jest takie przykre, że my, będę powtarzał to 1000 razy jeszcze, my się pozwalamy rąbać. W innym kraju trzeci, czwarty, piąty, gdzieś o jakiejś lidze mistrzów bajdurzy, a u nas kto jest piąty? No to jest ciekawe, kto jest piąty? Na przykład, Zagłębie? No patrzymy. Zagłębie Lubin, proszę bardzo. Gdyby na przykład Zagłębie Lubin grało w drużynie, która wygra Ligę Europy, w kraju, którego zespół wygra Ligę Europy, to Zagłębie Lubin grałoby w europejskiej Lidze Mistrzów i Piotr Stokowiec byłby być może przebijał piątkę z Pepem Guardiolą, z City, czy nie wiem z kim tam jeszcze, no na pewno nie z Klopem, bo Liverpool słabiutki. Dobra, no w każdym razie ten, śmieszny dowcip, bo zawsze śmieszny dowcip. Zawsze muszę coś powiedzieć takiego, co mnie niezmiennie bawi, mianowicie tytuł jest taki: Milik lepszy od Suareza. Ja nie wiem, czy to w ogóle traktować to serio. Chodzi o to, że Suarez... Pewnie. Co? Statystyki pewnie? Tak, że Suarez jak był w Ajaxie, to strzelił 16, a Milik strzelił 18. Otóż różnica między Milikiem a Suarezem jest niebotyczna, niewyobrażalna i jest po prostu gigantyczna. I ta różnica polega nie na gryzieniu się po szyjach, tylko polega na tym, że Suarez jest po prostu piłkarzem szybkim. Jest po prostu diablo szybkim, diabelnie szybkim. I kiedyś czytałem z nim taką fajną, o nim taki fajny artykuł na podstawie jego książki, że on to wszystko, tę wytrwałość, tę siłę i tak dalej, to miał z jednego powodu. Wiesz, Karol, z jakiego? No z jakiego? Codziennie 15 km do dziewczyny szedł na piechotę i 15 musiał wracać, ponieważ ona go zazwyczaj odpalała, to wracał biegiem, no, żeby szybciej do łóżka trafić. I on miał codziennie trening kondycyjny, o jakim nasi obecni piłkarze nawet nie śmieliby mówić, bo oni by zemdleli z samego wyobrażenia sobie tego. No ale o czym mówić, skoro w Legii walczącej o mistrzostwo nie grał już od tygodnia Lewczyk, bo się zatruł sokiem marchewkowym. No kiedy ty ostatnio, Karol, piłeś sok marchewkowy? 2 tygodnie temu. Ile? 2 tygodnie temu. Ale dostałeś alergii? Nie. Nie, to widocznie ty piłeś lepszy jakiś. Musisz polecić to, bo w kadrze jest widocznie od 3 dietetyków za mało, wiesz, nie? Gdyby piłkarz się zatruł marchewką. Ja rozumiem, że można się udawić marchewką. Dobra, to zakończę tylko tak. Zakończę, jest taka wielka łupienie świata w cieniu palm o niepłaceniu podatków i
ciekawe, że chodzi o taką firmę z Panamy, która rejestrowała, no, na zasadzie skrzynki pocztowej. Rejestrowała pewne firmy, żeby unikać opodatkowania. No i są takie polskie nazwiska, między innymi Mariusz Walter, czyli prezes Legii, dobry znajomy. Pozdrawiam, panie prezesie. Marek Profus, właściciel Piłki Nożnej, tygodnika, który bardzo często cytuję. Również pozdrawiam serdecznie. I kto tam jeszcze z Polski jest? No nie ma Cezarego Kochelskiego, ale ten. Ale bo tam 11 milionów tych dokumentów, to nie wiadomo. Może się znajdzie Robert Lewandowski. Ale jest na 100% Leo Messi. Leo Messi, który, słuchajcie, jest to chłopak stworzony do grania w piłkach. Wciąż go ktoś ładuje w jakieś takie dziwne wałki, które jemu nie są do niczego potrzebne, bo jak się ma 30 milionów, to nie potrzeba 42, tylko ludzie, którzy są wokół, oni potrzebują 48, bo oni już w tym czasie wzięli kredyty, kupili samochody, nabyli sobie drogą kupna kochanki i jest to trochę przykre, że pośród graczy takich, no, ekonomicznych typu właśnie Walter, to trafiają się sportowcy, którzy, mówiąc szczerze, oni nawet, ja nie wiem, czy Messi odróżnia wiek, co to za kraj jest Panama. W ogóle, czy istnieje coś takiego jak Panama? Ja też nie wiem, czy istnieje, wiem tylko, że kiedyś tam na wąskim skrawku ziemi Amerykanie postanowili przekopać kanał między jednym oceanem a drugim i utworzyli takie państewko Panama, żeby ktoś im dał zgodę na to wszystko, na całe to przedsięwzięcie, żeby się nie mieszał do tego Meksyk albo ktokolwiek inny. Więc przykre to, że tak zacne postaci jak Messi cierpią przez takie zwykłe kanciki bym powiedział. Natomiast, żeby było zabawnie, Real wygrał El Clasico i, mówiąc szczerze, chętnie bym obejrzał, ale poszedłem spać. Smutne jest tylko to, że nikogo wynik takiego meczu już nie interesuje. Po prostu tych meczów jest za dużo. Co innego, gdyby był to finał Ligi Mistrzów, ale na to przesadnie bym nie stawiał, ponieważ, jak znam życie, Real się gdzieś wykolei, a Barcelona, żeby nie wygrała Ligi Mistrzów, to musi jednocześnie złamać nogę Messi, złamać nogę Neymar i jeszcze złamać obie nogi brat Milika, czyli raczej słabszy od Milika trochę, ale złamać obie nogi Suarez. Także to tyle na poniedziałek. Jeszcze raz przepraszam za ten krajobraz, ale będą coraz różniejsze, coraz ciekawsze. Mieliśmy, poruszaj trochę kamerą, Karol, miało być trochę aktywnej telewizji, to będziemy mieli tak, tego, to ja tak też będę tak, o, po bułgarsku powiem, tak, nie ma. Mam nadzieję, że po podziale punktów będziemy sobie gadać już nie o Barcelonie, Realu, tylko o tym, czy Piast dogoni wreszcie Legię Warszawa, bo ona się o to bardzo, ale to naprawdę bardzo, bardzo prosi. Żal tylko tych kibiców, którzy piąty raz z rzędu wykupili wszystkie bilety. Naprawdę ciężko wytłumaczyć dziewczynie, że gość nie potrafi za 100 tysięcy miesięcznie, nie potrafi trafić w bramkę 5 razy na 5. No, on nazywa się Aleksander Prijowicz. Pozdrawiają i oczywiście widzimy się jutro. Bombardowanie.